Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Tadeusz Pawłowski, były znakomity przed laty piłkarz i trener wrocławskiego Śląska, będzie pracował ponownie w tym zespole. Obejmie on stanowisko dyrektora Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław. Efektowną prezentacją w jednym z wrocławskich centrów handlowych żużlowcy Betardu Sparty przedstawili się swoim kibicom. Specjalne pozdrowienia przesłał nieobecny Taiwo Finden, który indywidualnie przygotowuje się do nowego sezonu. Były kolorowe światła, rozmowy z zawodnikami, konkursy dla kibiców i przede wszystkim prezentacja żużlowców Betardu Sparty Wrocław. Kapitan zespołu Tomasz Jędrzejak liczy na dużą pomoc młodzieżowców w nowym sezonie. Dobry junior w drużynie jest to bardzo ważna postać i ostatnie sezony to pokazały. My mamy jednego z najlepszych juniorów, można powiedzieć, nawet na świecie, więc tutaj Maksym, mimo to, że wraca po kontuzji, uważam, że już, tak jak on powiedział, że o tym nie pamięta. Do tego doszedł Oskar Bober, Damian Drusz, który wciąż gdzieś tam pracuje nad sobą i się rozwija, więc myślę, że tutaj będziemy mieli mocne, duże wsparcie tutaj z pozycji juniorskiej. Publiczność żywo reagowała na to, co działo się na scenie. Wszystkich rozbawił Maksym Drabik, prezentujący bez motocykla pozycję pod taśmą startową. Jednym z nowych zawodników jest Andrzej Lebedew, który wiele sobie obiecuje po występach we wrocławskiej drużynie. Wszystko osiągnąłem, co mogłem w pierwszej lidze i dużo lat jeździłem. Mam swoje marzenia i w tym jestem pewien, że pomoże mi Betard Sparta. I jestem bardzo zadowolony, że jestem w takim klubie i że w końcu robię taki, można powiedzieć, duży krok wprzód w swojej karierze. Kapitan zespołu Tomasz Jędrzejak również ma ambitne plany. Zrobię wszystko, żeby się dobrze przygotować do tego sezonu, żeby moje silniki były szybkie, żebym dobrze startował pod taśmę. I tak jak powiedziałem, zacząłem już przygotowania kondycyjne i sprzętowe, więc jestem dobrej myśli. Generalnie w sporcie zawsze rywalizacja była, jest i będzie. Ja przez tyle lat jeżdżenia gdzieś tam w sporcie zawodowym też się do tego przyzwyczaiłem, więc jest to nic nowego. Jedziemy, robimy swoje. Drużyna Betardu Sparty Wrocław jest kompletna i mocno trenuje przed nowym sezonem w 2017 roku. Piłkarze Śląska Wrocław przygotowują się do niedzielnego spotkania z Arką Gdynia. Zespołem nadal nie ćwiczą kontuzjowani Paweł Zieliński i Mariusz Pawelec, natomiast lekkie treningi wznowił kontuzjowany w meczu z Pogonią Szczecin Portugalczyk Augusto. W tym wydaniu programu Echo Sport 24 to wszystko. Do zobaczenia.